Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Musimy przechwycić ładunek. Tak, kupiłem sobie hangar. I w tym hangarze robię sobie misje, dostarczam sobie paczki, ale przede wszystkim robię misje, bo misje są bardzo fajne, jeśli się ma ten hangar. Z niego nie zarabia się jakichś wielkich pieniędzy, ale przede wszystkim zabawa jest fajna. Są nowe misje, nie ciągle te paczki albo dostarczanie samochodów, chociaż z samochodów jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o magazyn, no właśnie na pojazdy, bo naprawdę można fajnie się na tym wzbogacić, nawet grając sobie we dwóch z kolegą, tak? I teraz robimy sobie taką bardzo fajną misję. Z tego co wiem, chyba będziemy tutaj atakować trzy duże samoloty, lecąc molotokami. Molotok jest bardzo, bardzo szybkim samolotem. No i posiada tylko, jak wiecie, rakiety. No i ma jeszcze to działko, ale ono jest takie bezużyteczne trochę. Spróbujemy może tym działkiem postrzelać do samolotu. Ciekawe, czy uda się go zestrzelić, ale myślę, że to nie ma sensu. Te rakiety zresztą, które on posiada, potrafią naprawdę zrobić niezłą rozpierduchę. Bardzo, bardzo szybko strzelają, może tak. Po prostu fire rate jest duży. I można jej wystrzelać w krótkim czasie bardzo, bardzo dużą ilość. Także mamy sobie tutaj samoloty. Należy je teraz zestrzelić. I sobie jeszcze tutaj przyhamujemy. I zobaczcie, ile tych rakiet tam leci, ten samolot. I już zaraz jeden będzie zniszczony. Praktycznie, zobaczcie, wiszę w powietrzu prawie, że podlecimy sobie do tamtego. Czekajcie, gdzie tu jest jeszcze? Aha, tu jest punkt C, znaczy no, samolot C. Muszę uważać, bo nie, ci mogą mnie tutaj zbombardować, te samoloty wrogie. O, już mam namierzanie. I rakietujemy, zobaczcie, tych rakiet leci. To jest oczywiście największy samolot w grze obecnie. Ciekawe, czy będzie można go w przyszłych aktualizacjach kupić. No właśnie, a propos przyszłych aktualizacji, Rockstar już zapowiedział, że będzie ich dużo, bo bardzo są zadowoleni z zarobków, że tak fajnie ludzie kupują szarki i oni tak sobie zaliczyli chyba 63% wzrost zarobków właśnie z GTA Online w 2017 roku. Także, znaczy nie z GTA Online, tylko ogólnie firma zyskała tyle, Rockstar zyskał tyle dzięki GTA Online, także na pewno jakieś aktualizacje będą, na pewno pojawi się nowy content. Zresztą Rockstar już to zapowiedział, że będą nowe pojazdy, nowe samochody, nowe misje, nowe tryby, nie wiadomo co tam jeszcze. No ja się cieszę bardzo, bo wiecie, no GTA jest jednak fajną grą i fajnie, jeśli będą dodawać coś nowego, a ostatnio bardzo, bardzo dużo i tak sobie prywatnie, poza YouTube'em, gram właśnie złapałem? Nie złapałem. Możemy ją w locie oczywiście złapać. Tutaj jest dużo tych samolotów. Okej, okay, kolega już zabrał. Teraz ja muszę... Ciemno... O, jest tutaj. Jest ciemno, kurde, ciężko w nią wlecieć. Się odwrócić, to jest mniej więcej na tym poziomie. O. Okej, okay, zawracamy. Teraz to powinno być... Gdzieś... O, widzę, jest tutaj. Uuuu. O! Zajebiście, no kurde, nie trafię w to. Kamera z kokpitu powinna się udać. O, okej. Okay. Chyba się udało. Premia za zebranie ładunku, no tak, w powietrzu można. I tutaj, jeśli mamy ten hangar, chyba można było zrzucać ładunek bezpośrednio na hangar. Nie trzeba tam specjalnie lądować, ale można tam sobie to zrzucić. No ja już trochę tych chemikaliów mam pozgromadzanych i teraz jak będę chciał to sprzedać, to dostanę jakiś tam większy procent, chyba 35% więcej kasy z tego będzie, jakoś tak. Ta sesja jest taka trochę niebezpieczna, widziałem, że coś tam hydrował i tak dalej, ale właśnie jak tutaj się lata samolotem i się przeleci nad hangarem, to chyba będzie można zrzucić ładunek. Ja ogólnie mam plan taki, chcę kupić akulę i chcę oczywiście ją ulepszyć, czyli rakiety, jakieś tam bomby i tak dalej. Ale chcę ją kupić i chcę ją tunigować, czyli najpierw sobie kupiłem hangar, teraz kupię sobie akulę, czyli zbieram na nią, mam na razie mało kasy, no bo dopiero co ten hangar kupiłem i go uzupełniam. Teraz, o właśnie, można tutaj tak, fajnie ładunek. To zrzucanie tego ładunku czasami się buguje i on się nie dostarcza do hangaru. Ale... Udało ci dostarczyć, okej, okay, czyli teraz się po prostu udało, ale czasami jest lipa. I teraz mam... Dzieła sztuki i antyki? Ja tego nie dostarczałem, ale pojawiają się jakieś czasami inne ładunki. Mimo że dostarczamy na przykład jakieś tam farmaceutyki, to pojawiają nam się zupełnie z czapy inne jakieś ładunki, nie wiadomo czemu. I ponoć jak się ma właśnie jeden rodzaj ładunku, jak się ma dużo jednego rodzaju ładunek, no to dostaje się jakiś bonus do niego duży.
Nie wiem, czy to pieniężny, czy bo prawdę mówiąc, nie dużo bawiłem się z tym hangarem, ale same misje, jeśli chodzi o ich robienie, wiecie, mamy możliwość pobawienia się tymi wszystkimi statkami powietrznymi, samolotami, można nimi robić różne akrobacje i tak dalej, bez kupowania ich, to te misje są bardzo fajne. No a wiadomo, że jak robimy sobie te misje, to też ceny za pojazdy nam się obniżają, prawda? I w ten sposób właśnie, a na przykład Akula już jest po tej obniżonej cenie u mnie w Worldstock. O, widzę, że teraz jest ten Czarnobog. Nie wiem, kto się czyta. Jest po obniżonej cenie, jeśli ktoś sobie ten. A ja nie mam bazy. Znaczy nie mam. To chyba z bunkra było. Czy z bazy? A nie, to chyba. A, to jest z bazy. To ja mam bazę. Muszę zrobić skok na koniec świata i bym kupić sobie za minę. A to jest bardzo fajny pojazd. Ja wam pokażę na PC-cie, nagram specjalny filmik, jak co ten pojazd potrafi zrobić, kurde. No dobra, ale chodźmy sobie do komputerka i pokażę wam, co jeszcze tutaj zgromadziłem. Mam pełny magazyn w ogóle samochodów i też mogę je sobie sprzedać, może sobie sprzedamy teraz, chociaż ja to robię dużo też poza odcinkami, poza live'ami, sobie po prostu gram. Łącznie wyeksportowano, no już tutaj sprzedałem 240 tysięcy i zobaczcie, teraz jeśli bym chciał sprzedać coś, to chemikalia, no właśnie, mam 35% premii za chemikalia, czyli bym dostał 35% więcej do 445 tysięcy. Ja sobie to gromadzę na takiej zasadzie, że sprzedaję na przykład farmaceutyki, albo nie wiem, teraz sobie możemy sprzedać coś tutaj, ale cały czas zbieram te chemikalia. Chemikalia są dla mnie takim głównym, jakby główną rzeczą, które zbieram, głównymi paczkami, które sobie zbieram. Jak mi się tutaj zapełni do 50, to wtedy dopiero sprzedam wszystko, ale najpierw posprzedaję, o na przykład tutaj, nie? Możemy sprzedać wszystko za 380 tysięcy, czyli to nie jest jakoś tam super dużo. Ale mnie się to podoba ze względu na fajne misje, które można sobie wykonywać. No i naprawdę widzieliście teraz ta akcja z Molotokiem, gdyby mi poszła szybciej, no to bym dostarczył jeszcze szybciej te paczuszki i już bym miał w tym, a jeszcze jakbym miał powiedzmy dwóch dodatkowych pomocników, to by poszło to naprawdę bardzo, bardzo szybko. No dobra, ukradniemy sobie teraz może farmaceutyki, potem je sprzedam za ileś tam. Ja zastanawiam się właśnie, jak to jest, czy jak się ma na przykład 50 sztuk tylko jednego rodzaju rzeczy, to chyba dostaje się może 100%, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa, ale sobie to zbadam. No i teraz mamy misję z Hunterami. Kupiłem sobie ten oto samochód fantastyczny Dukesa. O ile może na PC-cie to nie jest taki problem, o tyle na konsoli latają cały czas opresory, Deluxo i inne pojazdy, które mogą nas łatwo zniszczyć, rozwalić. Więc tutaj nie ma jak się inaczej bronić, tylko trzeba mieć samochód opancerzony albo Insurgenta, albo właśnie Dukesa. Ja sobie kupiłem Dukesa, osoby, które mają przeniesioną postać z starych konsol na nowe albo na PC-ty, no to Dukesa mogą sobie odebrać za darmo, ale ja niestety musiałem sobie go kupić i nie żałuję, jest to bardzo fajny zakup. Samochód jest szybki. Gdzieś koło 120 albo 125 albo 130 mil na godzinę potrafi śmigać, więc to bardzo szybko. Te misje tutaj czasami są takie żmudne, bo musimy przelecieć przez całą mapę. Raz miałem właśnie z tymi farmaceutykami taką misję, gdzie musiałem sprzedać ładunek i lecieć z tymi wielkimi śmigłowcami transportowymi na drugi koniec mapy. Dosłownie przez całą mapę musiałem przelecieć, a one leciały bardzo wolno. Więc no, pod tym względem była trochę lipa. Okej, gdzie tu? A, przeleciałem za daleko, wow. Pod tym względem była trochę lipa, no ale jakoś sobie dałem radę i zarobiłem parę... A, zaraz nie chcę tego gościa namierzać. Paręnaście tysięcy? Parę dziesięć tysięcy, chyba z 240 tysięcy zarobiłem wtedy. I uwaga, uwaga... No. Hunter nie miał wybuchowego działka? Chyba mógł mieć zainstalowane, ale wygląda na to, że w tej wersji mamy tylko do czynienia ze zwykłym działkiem. Takim na pociski, no po prostu takim działkiem, no byle jakim. Dobra, gdzie jest najbliżej? Chyba tutaj. No i teraz moim zadaniem jest zniszczyć wszystkie nadajniki tutaj na mapie, które mam zaznaczone. Tutaj jeśli chodzi o ładunki do hangaru,
to mamy na przykład czasami wyznaczony jakiś pojazd, który musimy przetransportować, ale bardzo wielki plus jest tego taki, że jak zniszczymy ten pojazd, to pojawiają nam się zwykłe skrzynki, nie? W przypadku, gdy zniszczymy pojazd, gdy dostarczamy na przykład ładunki z biura, no to wtedy niszczą nam się te ładunki. A tutaj na przykład mamy, co mamy tutaj? Mamy do zniszczenia ciężarówkę, znaczy no, to do przejęcia niby ciężarówkę, ale możemy ją właśnie zniszczyć całkowicie. Nie wiem, czy mam jeszcze bombki. O, mam jeszcze bombki, to spróbujemy ją zbombardować. Ona jest co prawda dosyć szybka, ale myślę, że jednak Hunter jest troszeczkę szybszy od tej ciężarówki i będę mógł łatwiej dostarczyć te ładunki do celu. O, i widzicie, te ładunki wyskoczyły teraz z tego pojazdu, nawet bardzo wysoko wyskoczyły, kurde. O, ja już sobie nawet przejąłem ten ładunek, prawdopodobnie go mam. I tu kolega sobie weźmie drugi i możemy śmigłowcami dostarczyć to w ten sposób. Także jeśli ktoś się z was obawia, że może zniszczyć w ten sposób ładunek celując w ciężarówkę, no to w przypadku dostarczania ładunków do hangaru nie ma takiego stresu i rzeczywiście można sobie bez problemu dostarczać, co tam, znaczy no w ten sposób szybciej można sobie dostarczać, bo jeżdżenie przez całą praktycznie mapę do hangaru tą ciężarówką zajęłoby nam znacznie więcej czasu niż robić to w ten sposób. Dlatego te misje są naprawdę bardzo fajne, robi się śmigłowcami dosyć szybko, czy tam samolotami na przykład. Czasami rzeczywiście są żmudne, że musimy gdzieś tam dojechać i coś zrobić, ale większość przypadków jest takich, że mamy do dyspozycji śmigłowiec. No i tak jak mówię, z tego nie ma jakiejś wielkiej kasy, ale jest ogromna satysfakcja dla mnie, że mogę sobie robić w wjeździe, czy tam w tym... w grze dowolne jakieś misje ze znajomym i wiecie, mieć ten taki stresik, że ktoś nas może kurde zaatakować, gdzie musieli się przed nim bronić, chociaż ja praktycznie bezbronny jestem na konsoli, no bo teraz gram na konsoli, jak pewnie wiecie z tytułu filmu. I no to jest taki trochę taki stresik, nie? Może uda nam się coś sprzedać zaraz. Ciekawy jestem, jak będzie z tymi chemikaliami, jeśli mamy 35% więcej niby czegoś, nie wiem czego więcej, dlatego może sobie sprzedamy na odcinku, żeby się o tym dowiedzieć. I jeszcze można by było, co sprzedać? Samochody. Myślałem o samochodach, jak jesteśmy tu we dwóch, to sprzedamy za 200 tysięcy, minus chyba 40 tysięcy za tuning, czyli mamy 160 tysięcy zysku ze sprzedaży samochodów. No oczywiście, jeśli jakiś tam był uszkodzony podczas dostarczania, powiedzmy tam maksymalnie 4 tysiące uszkodzeń, no to łącznie zysku mamy 140, 150, powiedzmy, nie wiem, 154 tysiące zysku mamy ze sprzedaży tych samochodów, licząc, że około 3 tysiące mieliśmy uszkodzeń podczas dostarczania tych wozów. Okej, jeszcze czekam na kolegę, aż dostarczy ładunek. Oczywiście Hunter jest szybszy od Buzarda, więc jemu to trochę więcej zajmie, ale tak mi się podobało kiedyś Hunter. Ale teraz widzę, że jest nim troszeczkę ciężko walczyć, bo on tak jest taki w locie niestabilny, buja się na boki i tak dalej, więc to jest takie trochę denerwujące. No ale dobra, mamy te chemikalia, 33 skrzynie. Możemy je sprzedać, wartość ogólnie hangaru to jest teraz 400 tysięcy i możemy je sprzedać za 300 z czymś, zaraz zobaczę dokładnie ile. Możemy to sprzedać za 445, o się, dobra, to sprzedajemy. I tu będzie jakieś 35% premii, nie wiem do czego się ta premia odnosi. I mamy naprawdę dużą sprzedaż. Nie wiem, czy we dwóch damy radę to ogarnąć, ale spróbujmy. Zobaczmy, co się będzie działo. Czyli mamy 3 pojazdy dostawcze niestety. Te samoloty są dosyć wolne. Mamy 5 skrzyń łącznie, znaczy 15 skrzyń łącznie do dostarczenia, dlatego przydałby się jeszcze jeden gracz, jeśli byście sprzedawali właśnie te ładne. O, to będzie ciężkie. Te samoloty, one wyglądają jakby były szybkie i niby fajnie startują, ale w powietrzu lecą bardzo wolno, więc zajmie nam to dużo, dużo czasu. A jestem ciekawy, co oznacza ta 35% premia.
O, za moment powinien silnik mi siąść w samolocie ostatnim. Został ostatni punkt do dostarczenia i chyba gonią nas jakieś buzardy. Nie, na szczęście nie. Ale postanowiłem troszeczkę zwiększyć wysokość, żeby w razie czego móc z czego opadać. A chyba zaraz właśnie silnik mi się skończy. Przywaliłem bardzo mocno w jednym miejscu, myślałem, że uda mi się wykręcić, ale niestety nie bardzo poszło. To jest ostatnie miejsce, gdzie muszę dostarczyć i w zasadzie powinno się udać bez problemu. I powinien dostać właśnie, nie wiem ile. Tam było chyba 440, chyba 5000. Powinien dostać jakiś bonus za to? Okej, udało mi się dostarczyć. Dostarczono 15 na 15 i co dalej? W tym pojeździe nie ma już ładunku na sporo. Może się pojazd zastanawia, nie, tam nie będziemy nic zwracać. Wyskakujemy, żeby wybuchł. I po właśnie wyskoczeniu i jak ten samolot tylko się rozbije, od razu powinna misja się zakończyć i powinienem dostać kasę na konto. Okej. I dostałem 486 tysięcy. Tak... Nie jestem zadowolony, delikatnie mówiąc. Ile łącznie mam tego hajsu? 1 200 000. O, to teraz wiecie, co możemy zrobić? Możemy sobie podjechać do właśnie mojego hangaru, czy podlecieć i tam kupić sobie ten mój... Chociaż nie, może właśnie bym najpierw kupił sobie tego. Może najpierw bym kupił sobie... akulę. Ale zanim kupię akulę, to muszę z kolei zarobić kolejny hajs, żeby ją w ogóle kupić. Ale ona już w standardzie ma coś takiego jak znikanie. Można nią znikać z radaru. I jak tylko sobie ulepszę mój warsztat, a ulepszenie kosztuje chyba 1 100 000, żeby mieć tam, nie warsztat, tylko hangar, żeby mieć tam salon tuningowy, no to wtedy powinno być fantastycznie. I powinienem już mieć akulę i móc ją ulepszyć, a znowu też ulepszenie będzie trochę kosztować. A chodzi mi głównie o rakiety, żeby pilot mógł strzelać z rakiet i znikać. To jest absolutnie fantastyczna sprawa. No nic, udało się sprzedać ładunek. Myślałem, że będzie lipa już z tym samolotem, ale jakoś udało się dolecieć do celu, do ostatniego celu. Trzeba przyznać, że te samoloty dostawcze, jak robimy sobie ładunki, są mega, mega wytrzymałe i... O, zobaczcie, ten jeszcze się tutaj... I tak samo wytrzymały jest właśnie Dukes. Wiem, że jak się wjedzie do bazy, to na przykład od czołgu potrafi wytrzymać dwa pociski. Rakiet nie wiem ile, chyba ze 3 może wytrzymać, więc jeśli chodzi o taki pojazd, no jest bardzo szybki. Moim zdaniem jest chyba nawet szybszy od Insurgenta. Zobaczmy sobie tutaj na licznik. 120 mil na godzinę chyba, no nie? Tam nawet do 130 dochodzi, więc to jest naprawdę szybka bryka. I ja sobie nawet kupiłem super sportowe Turismo R. Ale, kurde, Turismo R jedzie tak naprawdę niewiele szybciej, niewiele wyższą ma tą prędkość maksymalną, a wystarczy jedna rakieta, żeby nas już nie było na tym świecie, krótko mówiąc. Ale Turismo R, trzeba przyznać, że bardzo fajny samochodzik i będę sobie je miał jako mój jedyny samochód supersportowy. Nie chcę tutaj rozszerzać mojego asortymentu samochodów o nie wiadomo jakie ilości i jakie tam klasy. Wystarczy mi naprawdę jeden taki szybki samochód, taki unikalny jak właśnie Dukes. Z Dukesem jest taki tylko problem, że można nim strzelać tylko i wyłącznie z przodu, tak do przodu można nim strzelać. Na boki już nie bardzo, nie? Tak do przodu tylko. No ale to i tak jest super wóz, praktycznie żaden bot nie jest w stanie nas rozwalić w środku, mimo że nam troszeczkę headshota strzelić przez tą taką lukę, ale to się rzadko zdarza i przeważnie jesteśmy super chronieni od jakichkolwiek nawet od wybuchów, nie? Jak ktoś nas strzeli z rakiety, to możemy uciec, dlatego to jest świetny pojazd. Chociaż jeśli opresor wywali w nas serię rakiet, no to jest troszeczkę lipa, ale trzeba przyznać, że też samochody... Jak jedziemy już bardzo szybko, to te samochody bardzo ciężko trafić tymi rakietami namierzającymi. To też zależy, bo na przykład niektóre pojazdy mają inne rakiety, te namierzające. Na przykład te rakiety lecą szybciej, są bardziej zwrotne. A na przykład Czernobog? No chyba to tak się czyta. On ma takie rakiety, które lecą i w pewnym momencie gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie. I nagle pojawiają się już przy wrogu, jak mają go wysadzić.
bo wam pokazywałem też na odcinku właśnie o tym pojeździe i to jest mega, mega dziwne, skąd to się bierze, jak to działa. I ja bym powiedział, że to nawet jest jakiś bug albo coś takiego. Chociaż Rockstar, wiem, że on robi, Rockstar robi czasami takie akcje z samochodami. Na przykład był ten samochód opancerzony, to taka ciężarówka opancerzona w aktualizacji... A już nie pamiętam, w której to dokładnie aktualizacji było. Ale była ta ciężarówka taka opancerzona, ona nic nie wnosiła, to była taka ciężarówka sobie po prostu opancerzona i tyle. I ona na przykład na dwójce miała zajebisty odpierdziel. Pod góry jakieś tam pionowe potrafiła podjechać, nie wiadomo co jeszcze. A teraz jest poprawiona. Później BWP dostało takiego właśnie buta, że wrzucała dwójkę, wrzucało to BWP dwójkę i nagle tak na tylne koła dosłownie, jak byliśmy tam na jakimś zboczu dosyć stromym. No i myślę, że ten właśnie, ta właśnie mobilna wyrzutnia rakiet też ma taką przypadłość, że jest taki może chyba i nawet zamierzony bug związany z tymi rakietami, żeby troszeczkę podsycić sprzedaż tego pojazdu. Ja bym go kupił właśnie na wszystkie te latające tutaj gówna typu opresory, jakieś deluxo i te inne sprawy. I zwłaszcza, że teraz jest kurna przecenie, nie wiem czy go nawet nie kupię sobie. Zrobię sobie te napady i kupię sobie, bo on jest kurde naprawdę dobry. I jak ktoś naprawdę za dużo w powietrzu kozaczy, to ten koleżka jest wyśmienity. A tak się składa, że akurat tutaj mam na tym koncie bazę i mogę sobie pozwolić, żeby go kupić, a nie potrzebuję żadnego tuningu w ogóle. Może na tam pancerz mu ulepszyć i dać kuloodporne opony. Ale jeśli chodzi o jego główną funkcję, czyli wyrzutnię rakiet, ona już w standardzie jest taka mocna, więc naprawdę fajna rzecz. No i udało nam się sprzedać ładunek, moglibyśmy sobie jeszcze pojechać do salonu, do magazynu samochodów i sobie tam sprzedać samochodziki, żeby mieć trochę więcej hajsu, ale to już zostawię sobie na następny odcinek, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.